Piłkarze nożnic Tczewa i Pelplina w miniony weekend walczyli o ligowe punkty bądź o awans do kolejnej rundy Pucharu Polski. W Pelplinie udanie zainaugurowała sezon Wieżyca. Beniaminek trzeciej ligi w sobotę pokonał 1-0 Arkę 2 Gdynia. W czwartej lidze porażki naszych drużyn. Osłabiony kadrowo Gryf uległ na wyjeździe 1-4 GKS-owi Kolbudy, a Centrum Pelplin przed własną publicznością przegrało 0-5 z Rodłem Kwidzyn. W Pucharze Polski nieraktywowana w tym sezonie Wisła pokonała 5-2 drugi zespół Bałtyku Gdynia. Do drugiej rundy Pucharu Polski na szczeblu regionalnym awansowała również Unia, która wygrała 2-1 z GTS-em Rokitnica.